Tegoroczna 25. edycja konkursu Zielony Poznań na osiedlach Wichrowe Wzgórze i Zwycięstwa pod względem frekwencji była rekordowa. Za przeprowadzenie etapu osiedlowego odpowiedzialni byli samorządowcy z Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ. To oni musieli zobaczyć i ocenić ponad 300 obiektów, z których do etapu miejskiego wytypowanych zostało 10. 5 października w Domu Kultury Wiktoria radni spotkali się jeszcze raz z uczestnikami konkursu, by podczas uroczystej gali dokonać podsumowania i wręczyć nagrody. 302 obiekty, największa frekwencja spośród tych 25 edycji. Bardzo się cieszymy. Były to różnorodne obiekty, balkony, zieleńce, ale swoje obiekty zgłosiły także placówki oświatowe, również tereny przy parafiach, także zróżnicowany poziom. Szczególnie istotna pogoda. No, w tym roku upały i ciężko było utrzymać te obiekty, ale się udało. 10 zgłosiliśmy do finałowego etapu miejskiego i wiemy, że jeden z naszych obiektów został laureatem, ale który to oczywiście będzie już wiadomo na podsumowaniu etapu miejskiego. Dzisiaj gościmy wszystkich mieszkańców, którzy zgłosili swoje obiekty. Szczególny, wyjątkowy dzień, bo przecież to 25. jubileuszowa edycja. Chcielibyśmy im serdecznie podziękować za to, że zgłosili swoje obiekty, a my dzisiaj wszystkim wręczymy pamiątkowe medale. Medale dla najlepszych oczywiście uczestników, statuetki. Także myślę, że w ten wyjątkowy dzień mile wszyscy spędzą ten czas. Zaskoczenie i duma. Tak o tegorocznej edycji konkursu Zielony Poznań mówił przewodniczący Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ Marcin Zaręba. Po reformie samorządowej Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ już uczestniczy w tym konkursie od 8 lat, a w tym roku w ogóle mamy rocznicę szczególną, bo 25-lecie trwania samego konkursu Zielony Poznań w naszym mieście. Także cieszymy się, że ta frekwencja z roku na rok rośnie, bo początki, muszę przyznać, były trudne. Przede wszystkim przekonać mieszkańców, że warto w tym konkursie wziąć udział, że nie ma się czego obawiać, bo najczęstsze obawy to były takie właśnie, że trzeba podać chociażby swoje dane osobowe. Ale to, co przekonywało, to wspólne dbanie o zieleń. O zieleń na winogradach, której nam tutaj nie brakuje, bo przecież winogrady, nie ukrywajmy, to jest najpiękniejsza część miasta, w której tej zieleni nie brakuje, w której tej zieleni jest bardzo dużo i w której w tej części miasta mieszkańcy o tą zieleń dbają. Mówimy oczywiście o tej zieleni otaczającej nas, czyli parki, trawniki, z różnego rodzaju skwery, ale też ta zieleń na balkonach, na oknach czy na przydomowych ogródkach, którą już sami mieszkańcy bezpośrednio dbają i tutaj widać naprawdę zaangażowanie, pomysłowość, inwencję twórczą i przede wszystkim to, że mieszkańcy chcą, żeby tutaj na winogradach było pięknie, zielono i kolorowo. I tym samym jeszcze łatwiej nam jest mieszkańców z roku na rok przekonywać i ta frekwencja rośnie. Już wiemy, że w tym roku otrzymamy również wyróżnienie od pana prezydenta miasta Poznania za najwyższą frekwencję i za bardzo intensywne i mocne działania na rzecz tutaj promowania zieleni w Poznaniu na winogradach. A przede wszystkim cieszymy się, że mieszkańców udaje nam się przekonywać i w tym miejscu też chciałbym wszystkim mieszkańcom serdecznie podziękować za udział w tegorocznej edycji, za to, że coraz chętniej Państwo przystępują do udziału w tym konkursie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku tych zgłoszeń będzie jeszcze więcej, a przede wszystkim za ten trud Państwa serca włożony w te piękne balkony, okna i ogródki. Niekiedy trud finansowy też, bo trzeba było zainwestować pewne środki. No i dbałość o to, bo chociażby w tym roku, jak wiemy, lato było przepiękne, upalne, ale niestety ma to swoje plusy i minusy, bo dla zieleni no, to było troszeczkę ciężej, żeby tą zieleń na poziomie utrzymać. Na gali nie mogło zabraknąć przedstawicieli głównego organizatora konkursu, Urzędu Miasta Poznania. Jak nam powiedziała Ewelina Murzydło z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, obiekty zgłaszane do konkursu są coraz ciekawsze i prezentują znacznie wyższy poziom od tych sprzed kilkunastu lat. Cieszymy się ogromnie, że mieszkańcy miasta Poznania uczestniczą w tym konkursie z coraz lepszą jakością tych obiektów. Oficjalne ogłoszenie wyników już niebawem, bo 17 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich, kiedy to prezydent miasta Poznania ogłosi tych naszych laureatów, zwycięzców.
No i będziemy mogli poznać tych laureatów w każdej kategorii. Balkony, ogród przydomowy, zieleńce i działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Mogę tylko wspomnieć, że w tym jubileuszowym roku ta 25. edycja konkursu Zielony Poznań cieszyła się ogromnym powodzeniem, bo zebraliśmy ponad 7 tysięcy zgłoszeń. Także to padł rekord i cieszymy się ogromnie. I fajnie, że wszyscy, większość rad osiedli uczestniczy i wspiera tą postawę proekologiczną i kształtowanie tego naszego wizerunku miasta Poznania. Jak mawiany i jak tytułowany jest ten konkurs Zielony Poznań. On ma być zielony i myślę, że już coraz bardziej widoczny i widzimy go w tej zielonej postaci. Konkurs Zielony Poznań wpisuje się i uzupełnia działania podejmowane przez administracje poszczególnych osiedli. Doskonale widać to zarówno na osiedlu Wichrowe Wzgórze, jak i Zwycięstwa. Balkony i ogródki, które są przy budynkach, nadają kolorytu osiedlu, czy może bardziej nawet kolorów osiedlu, ponieważ wiadomo, że one są właśnie ferią przeróżnych barw, kwiatów i nasadzeń, które z taką pieczołowitością pielęgnują mieszkańcy. Ja idąc przez osiedle zaglądam do tych ogródków i tam, gdzie faktycznie rosną kwiaty, są one piękne, barwne i stanowią taką enklawę wokół, czy tam z jednej strony budynku, na pewno również mieszkańcom przyjemnie z balkonów jest patrzeć na tą kolorowe dywany, tak to może już górnolotnie określić, niż samą trawę i zielone inne nasadzenia, jakie my prowadzimy z kolei przed budynkami. Mamy się czym pochwalić. Przewspaniały park, tak, który tak naprawdę dopiero w tym roku tak porządnie sobie przeszedłem, zobaczyłem. Jest po prostu genialny. To jest taka wizytówka, że głowa boli. No, tylko pozazdrościć i że mieszkańcy też o to dbają, tak? Bo nikt tego nie dewastuje. To jest w takim naprawdę bardzo fajnym stanie. Bardzo często można tam spotkać osoby, które sobie odpoczywają. Wypoczywają, relaksują się, czytają książkę. No naprawdę rewelacja. No w tym roku zgłosiliśmy jeszcze jeden taki projekt. To jest to patio takie przy Charkowie. Ono też troszeczkę, no powiedzmy, to jest bardziej ta zieleń, delikatna zieleń wtłoczona w ten taki kupiecki ryneczek. Mieszkańcy lubią to, to jest taka namiastka własnego ogródka. Coś fajnego, coś pięknego. Dla wielu osób jest to taka realizacja samego siebie, taka po prostu takie zajęcie. Człowiek się czuje potrzebny, jak może coś fajnego zrobić. I myślę, że to jest właśnie taka rola dla wielu, wielu osób. Ten przydomowy ogródek taką rolę właśnie pełni. Jak nam powiedział Jan Marciniak, prezes naszej spółdzielni, winogradzkie osiedla są postrzegane jako oaza zieleni. Ta zieleń to jest potężny atrybut, jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań. To jest jeden z elementów, który powoduje, że na winogradach bardzo dobrze się mieszka i ma to wpływ ewidentnie na cenę. My na dzisiaj mamy z zielenią problem często w niektórych budynkach taki, że część chce ograniczenia tej zieleni. Ona już jest na takim wysokim poziomie, że tak powiem, wzrostowym, że wymaga przycięcia. I tu mamy problem z Wydziałem Ochrony Środowiska, że nie zawsze jest realizowane to, co chcą mieszkańcy. Także można powiedzieć, że budynki nie... Drzewa rosną między budynkami, tylko budynki między drzewami. To jest taka sytuacja na winogradach. No i dobrze, i tak ma być. Największy problem jest z trawą. No i takie lato jak to tutaj, no trawa wygląda fatalnie. Być może, że będzie taki poziom finansowy spółdzielni za kilka lat, że zraszacze będą występowały w wielu miejscach i ta trawa będzie na odpowiednim poziomie i wszystkich z okien i z balkonu będzie cieszyła. Jednym z najważniejszych momentów piątkowej gali było wręczenie nagród. Uczestnicy konkursu otrzymali m.in. książki ufundowane przez wydawnictwo Zysk i Spółka. Naszym autorem jest pan Czuksłanow, na pewno znany tutaj z programu telewizyjnego Rok w Ogrodzie. Książki ogrodnicze, ale nie tylko, i przyrodnicze, i podróżnicze. Ja w ogóle mam dobre doświadczenia z winogradami, bo w latach 80. ja tutaj byłem w orbicie w Klubie Fantastyki. Tam robiłem pierwsze kroki w wydawaniu takich jeszcze półlegalnych broszur. Więc moja kariera wydawnicza zaczynała się od winograd, mimo że
czasie mieszkałem na Kopernika, po drugiej stronie Poznania, także mam dobre doświadczenie. Można powiedzieć, że brałem udział w nauce w przedszkolu na winogradach, będąc wydawcą. No i muszę powiedzieć, że to bardzo ładnie wygląda, dużo się pozmieniało, bo potem już tak nie było tyle okazji. Jeszcze w latach 80. miałem wykłady rozmaite pod lipami w klubie na winogradach. Tam między innymi była kierowniczka, która umożliwiłem przyjazd do Poznania Williama Whartona i tam było spotkanie, także winogrady mi się bardzo pozytywnie kojarzą. No i patrzę, teraz naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Wśród nagrodzonych osób znalazła się Alina Kasprzak, której balkon od lat bierze udział w konkursowych zmaganiach. W Masę Kwiatów jak co roku, to znaczy pelargonie, kocanki, prawda, no różne kwiaty. Także trudno mi powiedzieć, których ja nie mam kwiatów. Także ten okres był no bardzo uciążliwy, dlatego że były straszne upały i trzeba było 3-4 razy w ciągu dnia podlewać, żeby po prostu na jesień jeszcze pocieszyć się pięknym kwiatostanem. Warto dbać o te nasze balkony, o te przydomowe ogródki tutaj w tej majestacji. Ja bardzo, bardzo lubię to, dlatego że tutaj wiadomo osiedle z betonu, a trochę damy tutaj kwiatów kolorowych, sezonowych oczywiście, także nasze osiedle co roku jest piękniejsze. W trakcie gali nie mogło zabraknąć również występów artystycznych. Po wręczeniu nagród przyszedł moment na słodki poczęstunek i nieoficjalne rozmowy. Z okazji 25-lecia konkursu Zielony Poznań organizatorzy przygotowali jubileuszowy tort. Organizatorom i uczestnikom konkursu gratulujemy. Tegoroczne wyniki konkursu Zielony Poznań zostaną ogłoszone 17 września podczas uroczystej gali miejskiej.